dzisiaj jest ciepło na dworze. Będzie listonosz. Ty chyba dzisiaj, bo przyjść listonosz, nie? To jest chyba dzisiaj, że dostaniesz rentę, nie? Halo, mój mężu, wodą do ciebie. Co, Andzia? Zaś czy to już jakieś gołych lafiryndach, ja? Ja no nie, ty też mnie zawsze podejrzewasz o najgorsze, wiesz? Ja się po prostu ciebie pytam, czy to dzisiaj przychodzi listonosz? O, właśnie, patrz, czytam kronika policyjną, a propos listonosza. Ty wiesz, że w Szopienicach grasuje listonosz, który rabuje emerytów? Jak to? No, normalnie, przyłazi do tego emeryta z pędzyją i jak on mu otwiera drzwi, mu sik takim gazem bojowym po oślepiach i go rabuje. Naprawdę? Jakbyś czytała porządną prasa, to byś wiedziała takie rzeczy, że islamskie terrorysty i listonosze to jest teraz największe niebezpieczeństwo. No, o wilku mowa. O! To ja idę po giwera. Cześć, siostrzyczko. Cześć. Ślicznie wyglądasz. Zostaw ją! Ręce do góry! Każą do ściany! Stawaj w rozkroku! Berci, przestań! Nie widzisz, przecież to jest Ernest! Nie, a widać, pewnie są w zmowie! Bercik, odłóż ta giwera! Jasne, Andzia, przestań. Jako ty wyjdzie z pieruna nieostrożno, chcesz, to ci zaraz może jakimś gazem psiknąć, albo co, że się aż nie pozbierasz. Ernest! Głupie loku, jeden zostaw, siostra, ty może jednak w domu szkoła przetrwania. Żebyś wiedział, jak wiesz, Boże, żebyś wiedział. Bercik, szwagierku mój kochany, już się uspokój teraz, dobra? No, już jesteś spokojny, tak? No. Ernest, powiem ci szczerze, ja już nie mogę z tym psychopatą. Co psychopatą? Co psychopatą? Że domu bronił jak lew, to psychopata, ja? Ale przed kim żeś bronił domu? Przed moim bratem, przed Ernestem. A skąd wiesz, może jest w zmowie z listonoszym? Z listonoszym? A co ty masz do listonosza nagle? No? A co ty go tak naraz bronisz, co? Ty... Wyście są nawet podobni do siebie. Andzia, może to nawet jest jego syn. To? Co? Pewnie. Jakby ja miał syna, Bercik, to by był biznesmenem, a nie listonoszym. Rozumiesz? Jo. Byłby biznesmenem listonoszym. Taki, co przyłazi do emeryta, szczyka mu gazem po oczach i robi biznes, bo go obrobił z forsy. Wiesz, Andzia, godum ci, Al-Kaida i poczta to są bardzo niebezpieczne instytucje. Bercik, ustój przestać. Sorry, Ernest, zgody, w czym ty to teraz robisz, co? Na pewno w czymś durnym, bo już mu forsa na mózg padła. Bercik, uspokój się. W czym robisz, no? Andzia, w pielgrzymkach. W czym? W pielgrzymkach. Ty, to ciebie chyba richtig coś na mózg padło. O, nareszcie moja Andzia przejrzała na oczy. Nie, że na żaden mózg. Po prostu pielgrzymki to jest bardzo dobry biznes. Organizujemy wyjazdy, rozumiesz? Cały świat. Lourdes, Fatima, Medjugorje, Santiago de Compostela. No super. Ernest, tyś na starość został księdzem. Przestań, Bercik, tłumaczę ci, że to jest po prostu biznes. Bardzo dobry biznes. To jest taki biznes, że nawet ty mi go nie możesz zepsuć. O. Tak, tak, Ernest, dziękuję ci bardzo, dzięki. Jak ja cię lubię. Czekaj, za co mi dziękujesz? No właśnie, żeś mnie przyjął do roboty, dziękuję. Bercik, ja ciebie do roboty? Tak jest, nie bój się. Ja będę pielgrzym przodowy. Chopie, ja ci zrobię wszystko, co będziesz chciał. A godasz do faceta, który robił pod ziemią, kombajn, że obsługiwał. Nie, Andzia, wszystko robił. Ja, Bercik, poczekaj. Przywitał żeś mnie gewerą w przedpokoju, ja? Ale już ją chowam. Nerwujesz mnie od 15 minut. Na jakiej podstawie ty w ogóle myślisz, że ja cię przyjął do roboty? Nie uważasz, że tu jest coś nie tak, co? A ty nie uważasz, że tu jest coś nie tak, że mnie do żadnej roboty przyjąć nie chcesz? Nie, przepraszam bardzo, przyda, jak nie będzie mojego szwagera szanownego. Przepraszam cię, siostrzyczko. Ja cię przepraszam. Do zobaczenia. Próbował, żeby być spokojny, ale nie mogę. Do widzenia. Już żałuję, że ją schował. O, Jeroen jest brzeg, dobrze, że cię spotkałem. Słuchaj, potrzebowałbym od ciebie porady biznesowej. No nie ma sprawy, ale jakiego rodzaju biznes interesuje szanownego kolegę? Powiedzmy taki pielgrzymka do Lourdes. Co? No dobra, w porządku, na początku niech będzie może coś łatwiejszego. Do juniorów, do piekor albo do Częstochowy. Ty, to Bercik, to z takim biznesem to może raczej powinieneś iść do księdza. Nie, to nie, odpada. Ja muszę naprzód poćwiczyć, wiesz, na sucho. A co ty chcesz poćwiczyć? Pielgrzymowanie? Ja, pielgrzymowanie i no nie wiem, od czego zacząć. No to może zacznijmy... O, chodźmy, pójdźmy do Alojza. I to jest dobry pomysł, tak. U Alojza tam jest najlepszy sposób, żeby rozpocząć biznes pielgrzymkowy. Ty, tak. Dobrze się składa, bo jutro mam urodziny. Urodziny?
Cześć, Myszek. Cześć, Andzie. Jak ty się opierasz, Bercik? Jo, mój biznes meeting. Aha, słuchaj, ale ty musisz być w domu, bo ja wychodzę teraz do Krysia, a dzisiaj przychodzi listonosz. Jo, nie. No. Co? Aha, czy ja przypadkiem, popatrzcie mi w oczy, nie usłyszałam słowo Alois, czy coś w tym stylu? Tu na pewno się usłyszałam, może tam na dole. No dobrze, wiesz, że możesz czekać na listonosza, nie? Co? No możesz ze Zbyszkiem. Jeronie, patrzą. I w ogóle na mnie nie zależy. Są na są mnie zostawią z tym pieruńskim pocztowym terrorystą. Dobra, chodź. Czekaj. Taki pielgrzym przodowy, to on dużo chodzi. On robi dziennie kilkadziesiąt kilometrów, nie? No tak, no. No to w porządku, no to trzeba się nauczyć chodzić i no... No z czego się to nauczyć? To by musiała być jakaś książka, jakiś pieron. Nie, Bercik, nie przesadzaj. Normalnie idziesz i trenujesz. Ja? Idziesz tak, trenując. Tak to może myśleć i no taki pielgrzym amator. Ale jo jest zawodowcem, rozumiesz? Zawodowy, profesjonalny pielgrzym przodowy i chce założyć firma. Agencja turystyczno Długi Marsz, rozumiesz? Długi Marsz. A to nawet fajna nazwa, Długi Marsz. Już idę. No musi być, kurczę, jakiś poradnik, nauka pielgrzymkowania w tydzień albo w weekend. Pierwszy coś musi być, no. No, Bercik. No, weź. Moment! Można! Moment! Co, Bercik? Co pan taki nerwowy? Co pan myśli, że... Że jakby pan uciekał przed kimś, niech się pan normalnie wyluzuje, no. Pan myśli, że dawanie renty Hubertowi Dworniakowi to jest takie bezpieczne zajęcie, tak? Nie przesadzaj pan, zachowuje się pan tak, jakby do pana ktoś strzelał. Stój po szczynu! Bercik, ręce do góry! I co? Zbyszek, pod lufą. Jo przesadzą, tak? Ty! Jo przesadzą! Bercik, uspokój się! Co uspokój? A co będzie, jak on za chwilę mi siknie jakimś gazem po oczach i weźmie mi pieniądze, co? Panie, ja panu nie chcę wziąć pieniędzy, no chcę panu dać pieniądze. Dać? A od kiedy to listonosz jest taki dobry? Co? Zbyszek, pamiętaj, nigdy nie ufaj islamskim listonoszom. Co? Panie, pan się powinien dać leczyć. Jaki islamski listonosz? Przecież jest normalny rzymski katolik. Tak? A te zamachy ostatnio kaj były. Bercik, uspokój się. No słyszałeś, sam się przyznał, że mu zagranicznych mocodawców. Panie, to pan jest niebezpieczny dla otoczenia, a nie jo. Tak, ale przed zamachami w Ameryce też go dali, nie? Jaki tam islamski listonosz, jaki rzymski terrorysta, pieruna, jest bezpiecznie, jakie niebezpieczeństwo, pieruna, i co? Ale jaki, i co, przecież ja z tym nie miał nic wspólnego, no. Tak, zawsze tak go docieka. Dobra, spokojnie. Teraz spokojnie prawą ręką, kierowisz prawą. Tak kierujesz, dobra? Spokojnie położyć torba na stole. I teraz prawą ręką, ta w czym jest w lufcie, wyciągnąć spokojnie odcinek renty. Ale jak jedną ręką wyciągnąć odcinek renty, jak ja go muszę wyciągnąć i oderwać jeszcze? Zbyszek, oderwij mu. Tak? I żody gwałtownych ruchów. Pamiętaj, ja cię mam na oku. Ja się na ludziach znam, mienisz łóżko, ręce w góry. I teraz oderwał się. Już mam. To prawie rękiem udaj. I teraz lewą ręką wyciągasz pieniądze. Tak? I no ostrożnie, bo jak uwidzę, że masz tam jakiś gaz bojowy albo bomba... Ja tam nic nie mówię! No, Bercik! Ja tam nic nie mówię! Okej, tak, nie no. Tak, żeby po tych gazetach nie pisali. Po leku. No uważaj tu! Nie wchodzę! Pani szczelą! Nie! Bercik, uspokój się, co ty? Już spokojnie. Nie. Bercik, to są normalne gazety. Jasne, gazety, na pewno nie gazety, patrz. To jest na pewno jakieś pismo. To są rozkazy islamsko-pocztowo-rzymskiej organizacji. Co ty gadasz? Normalne czasopisma. Zobacz, na okładce jest nasz Robert Korzeniowski, nasz chodziarz. O, Polska Szkoła Chodu. O kurzno, Polska Szkoła Chodu? Tak. Wie pan co? Ja to panu dum. Niech się pan to weźmie. O, tu niech pan tu ino podpisze. O, na tym, proszę bardzo. Ja już podpiszę za kolegę. Nie, no. Niech pan, a to se pan może wziąć, ja? Szybko się odbieram. Tak. Ja, to ja już puda, ja? Dziękuję bardzo. A pieniądze daj, no. Tu się pozbieracie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Do widzenia. Polska Szkoła Chodu, pierona, to jest to, co ja potrzebuję. Patrz. Ty, wiesz co ci powiem? Mnie się wydaje, że Polska Poczta
i Al-Kaida to są dwie odmienne organizacje. Dobra, dobra, teraz to już jest nieważne, wiesz co? Mów to, co że chciał, no. No i masz rynta. Dawaj, dawaj. Ty, Bercik, co ty robisz? No nie widzisz, ćwicza. Ale po co? Byszek chce zostać pielgrzymem przodowym. Ty wiesz, że Robert Korzeniowski 4 godziny robi 50 kilometrów, wiesz? Ja będę taki wielki jak on. Godum ci, wygrum kosz do pielgrzymka. Bercik, ale udział w pielgrzymce nie polega na wygrywaniu, no. A na czym? Jak to na czym, no? Na samym udziale w niej. Na udziale, rozumiesz? Aha, tak jak na olimpiadzie. Tak, co? Nie, co ty gadasz, Bercik? Tobie się myli. Al-Kaida z pocztą, tak samo olimpiada z pielgrzymką. No jak to, zawsze gadają, że najważniejszy na olimpiadzie jest udział. A potem złote medale i tak przywozi ino Korzeniowski, bo zdobywał 4. Co? I kasa dostawał. No co, Byszek, a jak ciebie się wydobał? Czy odojda do tego Lourdes? No nie wiem, Bercik, nie wiem. Jarrunie, już to widzę. Proszę państwa, ostatnie kilometry. I od czoła pielgrzymki odrywa się wspaniały Hubert Dworniok długimi pociągnięciami. Idzie do mety, zmierza pewnie. Idź, Orle, idź! Leć, Orle, leć! Ostatni długi marsz i Hubert Dworniok, chodzący orę z Polski, wygrywa 78. pielgrzymka do Lourdes. Ty, Berci, wiesz co? Tobie się pomylił? Udział w pielgrzymce do Lourdes z wyścigiem Tour de France. No właśnie. Właśnie, byda taki jak Lance Armstrong wygrał 6 pielgrzymek z rzędu. Ty, wiesz co, rób sobie co chcesz, ja idę do Aleksa. Nie mogę patrzeć, jak tak chodzisz, ty. Ale o co ci się rozchodzi? Przecież wiesz, że pielgrzym nie może odrywać nóg od ziemi. Właśnie, że może. Słowo honoru, że może. A sędziowie? Co? Na pielgrzymki nie chodzą żadni sędziowie, no. Może i chodzą, ale tam nie ma sędziów, no. To kto chodzi? Nie wiem, może jacyś arcybiskupi. A, no właśnie, właśnie. I co? Możesz 3 ostrzeżenia od arcybiskupa i wypadasz z trasy, godą ci powiem. Tak? Lecik, rób co chcesz, ja ci powiem, że chodzisz jak... Jak gej. Do widzenia. Wcale nie. Ojej, jaki ty jesteś fajny, wiesz? A. Chyba zawołam chłopaków. Może nie. Chłopaki! Byszek! Co? Byszek, słuchaj, był już listonosz? Był. Ty co tam się dzieje? Andzia, ty wiesz co? No. Nie wiem. Bercik pod wpływem islamskiej poczty doręczonej przez rzymskich terrorystów postanowił zdobyć złoty medal w konkurencji pielgrzymkowej. Ale zawsze myślałam, że mój hobby jest psychopatyczny. Ale ty się zbawisz. Co oni ode mnie chcą? Od niego, wiesz? Tak, to patrz, co tu patrz, się patrz, dzieje? No to patrz, co się dzieje. Bercik! Andzia, ratuj! Idź. Jo? Idź. Jo? Ty, Bercik, no i co, otrzeźwiałeś? Ja, Zbyszek, powiedz mi, w którym miejscu ja popełnił błąd, no. Właśnie, Bercik, popełniłeś 2 błędy. Po pierwsze, brak rozróżnienia między listonoszem a terrorystą. I drugi, brak rozróżnienia między pielgrzymką a chodem olimpijskim na 50 kilometrów. A, to są 4 różne rzeczy. No tak, tak. Aha. Cześć, chłopy. Cześć, Gerard. Cześć, Gerard, nie mamy pięcioka. Jeszcze czego, ty? Jeszcze czego? Nikomu nie pożyczą. Alois, piwo do mnie, a najlepiej zaraz przynieść 2. No, co tam słychać? Co słychać? No, jak ci to powiedzieć? Bercik ma pewne trudności z rozróżnieniem różnych spraw. No tak, bo to trzeba zaraz wszystko jasno i wyraźnie powiedzieć, a nie żeby człowiek się musiał wszystkiego domyślać. Powiedzieć, bo pewnie ludzie uznają różne rzeczy za oczywistość. I nie trzeba wszystkiego wszystkim tłumaczyć, rozumiesz? Ale o co chodzi? O to chodzi, że Bercik chce zostać królem pielgrzymek. Królem pielgrzymek? Tak. Ja. Takich prawdziwych, do Lourdes? Ja, dokładnie. To się kapitalnie składło, wiesz? Co? Bo ja akurat mam do odstąpienia jedne miejsce tanio na pielgrzymka do Lourdes. Ja? Gerard, i myślisz, żeby tak zaraz mógł iść na ta pielgrzymka tak bez treningu? Kopię zaraz! Spokojna głowa i czekajcie moment, ja zaraz przydam. Ty, Becich, z tym Lourdes, to uważam, że chyba to byłoby za trudne. Ty wiesz, że to trzeba iść do Francji, no nie ma to tam. Byszek, właśnie, i ty godo, że co, że nie rozróżnią między pielgrzymką a chodem olimpijskim, ja?
No tak, no nie rozróżniasz. No. To znaczy, jak się idzie w pielgrzymce, to wolno odrywać nogi od ziemi? Wolno. Jeronie, no to dobrze. To no. Jak wolno, no to w porządku. To, no to jest ułatwienie. No nareszcie, no teraz to jo ida. Ty, Beci, halo, Beci, halo! Jeszcze nie wypijesz piwa. Beci! Halo, Beci! Co? Czekajcie, no! Chajmy mi uciekocie te. Co jest? Patrz, jaką chłopie do ciebie ekstra propozycja. Patrz, pielgrzymka do Lourdes, rozumiesz, metalik, prawienówka, w bardzo atrakcyjnej cenie. Patrz, tu jest napisane 2000 zł, a ja ci te miejsce dom za 200. Ty. To nie jest pielgrzymka do Lourdes, tylko tygodniowy pobyt w Costa Brava, widzisz? No i co z tego? Co z tego? To właśnie to z tego, że Costa Brava jest skreślona, a wpisane Lourdes. O. No właśnie, ale za to jak tanio. Ale Costa Brava to nie jest to samo. No właśnie, bo to jest Lourdes. Jaki Lourdes? Tak mówię ci, że Lourdes to co innego, a Costa Brava też co innego. No ja, bo to jest Lourdes, rozumiesz? I no, że Costa są takie niskie, że wszyscy biją brawa, rozumiesz? Ty, Gerard, komu ty chcesz ciemnotę wcisnąć? Może ja ci zaraz wcisnę kolumnę Zygmunta, wiesz? Ty, Costa Brava to jest taka miejscowość, która ona się znajduje w... No właśnie, ona się znajduje. Chłopie, są nie bierz na fanzolisz, bo to jest właśnie miejscowość, a ta miejscowość się znajduje jak nie w Lourdes? Co? Ale Lourdes się pisze inaczej, rozumiesz? No właśnie, no właśnie, bo to jest te drugie Lourdes. Jakie drugie? No drugie, te tońsze. A co ty myślisz, że ją hajera przodowego na ręcie będę naciągał na te drogie Lourdes? Chłopie, to też jest Lourdes, rozumiesz? I no, że te drugie Lourdes, te też metalik, też prawienówka, i no, że tońsze ze zniżką, to co, jak? Gerard, bardzo dobrze, no nie teraz, wiesz? Chłopie, ja teraz to ją muszę trenować, wiesz? Tak. Teraz tak. Nie stać mnie nawet na to, żeby na te tanie Lourdes iść. Dobra. Słuchaj, Bercik, to jakbyś zmienił zdanie, wiesz? Albo byś się już wytrenował, to ja czekam na ciebie u Alojza. Tak. Do widzenia, Gerard. Mogę odrywać nogi. Dobrze. Niesamowite. Ale fancjone. A, witamy! Co? Jest pan dworniuk! Jest, a co? Cicho, bo wie pan co, jest taka sytuacja. Pomyliłem odcinki z renty. Jakby pan te odcinki, ale po cichu zamienił i mi przyniósł, wie pan? No dobrze, ale, dobrze. Ale po cichu. Dobrze, A, tu się czaisz! No, nie. Chcesz zamordować biednego Bercika, ale nie. Bych cię namierzył. Bercik, co ty znowu wyprawiasz? To, na co się zasłużył. Nie. A co chcesz zrobić? Cicho, idź przede mną. Idź przede mną. Bercik, tylko spokojnie. Ale niech pan nie krzyczy na niego, przecież ja zrobię wszystko i będę grzeczny, no przecież nie ma żadnego problemu. Jasne, nie? To co, taki grzeczny, patrz, przyznasz się nawet do tego, że się rabował staruszki, tak? Przyznam. Ale oczywiście, że się przyznam, ja się panu przyznam do wszystkiego i zrobię wszystko, co pan będzie chciał. I bardzo dobrze. Zbyszek, wiążemy go, czymę i nogi wyraz. Ja go nie będę wiązał, spada. Dawaj, będziesz go wiązał, ty. Ręce z tyłu. Już. Proszę no, bardzo, ale przecież pan mnie może związać, nie? Przecież ja to lubię, jak pan mnie wiąże. I pan się też to umie zrobić, nie? Przecież pan lubi mnie wiązać. Ci się pan... Nie, było gadać? Było? Jak to się gadało w wojsku, jak ci do Ancla brali? Było gadać? O właśnie, było gadać. Dobra, Becika, co ty wyprawiasz? Powrócę się, czekaj no. Powiedz A! A czekaj! Teraz A! Dobra, Becika. Czymaj mu czopka, bo musimy mieć szacunek do orzełka. Zaraz, Becik, ale... Becik, ty tak mocno. Idź przede mną, proszę. Teraz ruchy. Tu. Lygiej. Co? I co? Teraz ci żadnie w pysku, co? Aleś wleciał, widzisz? I warto to rabować biednego Bercika. Warto rabować biednego Bercika. Przecież chłopie, ja nie mów wcale tyle pieniędzy, żebyś mnie musiał rabować. No, jasne. Jakbyś był porządny facetem, to byś nie mamrotał coś tam, no byś godał wyraźnie i głośno, no. Lecisz, chodź. Leżeć tu! Giberum go przycisnę. Gizda. Leż tu i ani ruchu. Mumy go. Ty, Becik, ale wiesz co? Teraz to żeś przegiął. Co? No tak, miałeś iść na pielgrzymkę, a nie napadać i wiązać listonoszów. No, zapomniałeś? No jak tak można związać człowieka? No jak tak można, Becik? No. Jakiego człowieka? Przecież to jest bandyta. Coś to, nie czytał, że w Szopienicach listonosz napadał na staruszki? Co? Napadał na staruszki? No a co? A masz na to dowód? Zaraz znajdziemy. Czekaj. Poczekaj, zrobimy mu kipisz. Czego się... A co to jest? Ha?
Czekaj, gaz, widzisz? Gaz? A to? Co? To, patrz. A co to jest? No, kasa, widzisz, a żeś nie wierzył, a? No to, Becik, no to w takim razie chodźmy na policję. Może, czekaj, nie miałem za co urodzin zrobić. No to teraz już mam. Becik, ale przecież to nie są twoje pieniądze, to są pieniądze tych zamordowanych staruszek, czy jak ich tam nazywasz? No? Jakie tam staruszek, no, nie, to jest, to są pieniądze z przestępstwa, rozumiesz? A ja zapobieg temu przestępstwu, żeś zlokalizował i zaaresztował, żeś tu bandziora i mi się należy 10% jego rabunku zgodnie z prawem. Kurczę blady, jak ja się czuję jak jakiś Rutkowski albo inny detektyw, Megre. Becik, poczekaj. Idziemy do Alojza, ale stawiam wszystkim. Dobrze. Ale poczekaj, a co z twoim pielgrzymkowym biznesem, co? Tam widzisz, że ja bez tego biznesu też doszło do wielkiej forsy. Zbyszek, idziemy do Alojza. Chodź, Zbyszek, szybko! To jeszcze raz, Berci. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No, dziękuję bardzo! Wszystkiego najlepszego. Bercik, a jak będziesz chciał iść na ta twoja pielgrzymka, wiesz, no, to ja mam w domu taką samoczynną bieżnię, wiesz? Idziesz i się modlisz, a Częstochowa do ciebie sama przyłazi, rozumiesz? Ty, Geralt, co ty fanzolisz? Chyba Lurd nie ma to tamto. Lurd, Częstochowa, piekary, egal, wszystkiego dobrego, wiesz? Bercik, co? Byście już wypili 15 piw, lodź dali? No pewnie, że lodź! Ja, 15 piw! To jest niemożliwe. Ja nie mógł wypić 15 piw. Nie ty! Łoni wypili 15. Ciebie mam osobno, tyś wypił 12. A, no to się zgadza. No zdrowie Bersika. No. Dziękuję bardzo. No. Moje zdrowie. Co się tu dzieje? A co się tu dzieje? Co? No, nic się nie dzieje. Ajdzia, Jarunie, ty z tym bandytą? Niech się pan nie obawił. W moim towarzystwie nic panu nie grozi. Ja wiem, ja się przy pani nikogo nie boję. Nawet tego psychopaty się przy pani nie boję. No. Adzia, ten facet zamordował 15 staruszek i ukradł im renty. Ja, to. I przez to, żeście go związali w ciepli, mnie do łóżka. Ale macie fajne pomysły i panie listonosz, fajnie było, co? Andzia, ten facet jest bardzo niebezpieczny. My u niego w torbie znodli pieniądze i gaz. O, no i co pan na to, panie morderczy listonoszu? No co, czy to jest takie dziwne, że listonosz ma w torbie pieniądze? Przecież jo renty nosza i emerytury. Tak? Pan z renty, a schodzi pan z rejonu, to skąd te pieniądze w tej torbie? Bo Karlikowej nie było w domu, stąd pieniądze. Jarunie, u niej przepiją całą emeryturę, ona nie będzie miała za co żyć. Tak? A ten gaz to co? Gaz? Tak. Gaz do samoobrony, jak każdy listonosz. Przecież ja się muszę bronić. Tylko, że niestety przed niektórymi psychopatami się nie da obronić. Bercik, to wszystko jest prawda? To wszystko jest prawda? Andzia? Do my ta kasa, w tej chwili! Andzia, nie denerwuj się. Ja się muszę denerwować, bo on mnie tak denerwuje, mnie wszystko denerwuje. Dowej te pieniądze. Dowej w tej chwili, bo jak ci czysta jedna. Niech pan rachuje. A ta różnica. Coście przepieli, to ty zapłacisz z własnej renty, ty łoszkubie jeden. Ale Andzia, ja chciał ino założyć jako, rozumiesz, agencja turystyki pielgrzymkowej, długi marsz, no. Ja ci zaraz zrobię krótki, a ty świe marsz do domu. Bo zaś nie wyszło. W tej chwili. Żeśmy się napili, no to nasze.